zepsuta fontanna na placu Marii Konopnickiej to zmora pracowników Zarządu Dróg i Zieleni. O premii może zapomnieć dyrekcja, kierownik i kierowca zamiatarki. W lipcu uliczna zamiatarka uszkodziła fontannę na placu Marii Konopnickiej. Choć początkowo zakładano jej naprawę od razu, tak się nie stało. Fontanna miała działać od ubiegłego czwartku. Tego terminu też nie udało się dotrzymać. W czwartek zostały przeprowadzone pierwsze prace, zostały już ustawione nowe podpórki, położone nowe płyty, wyremontowana została ta instalacja, która uległa uszkodzeniu. Zostało już tylko przykryć pozostałymi 6 płytami całą konstrukcję i fontanna będzie od tej takiej strony budowanej zakończona i pozostaje tylko rozruch narzędzi, które odpowiadają za działanie tej fontanny. Czesław Renkiewicz za zniszczoną fontannę ukarał dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni. Pan prezydent po przeanalizowaniu dokumentów, które otrzymał od pracowników Zarządu Dróg i Zieleni, od dyrekcji Zarządu Dróg i Zieleni po tym nieszczęśliwym wypadku, bo to był nieszczęśliwy wypadek, wyciągnął takie konsekwencje, że odebrał premię dla dyrektora Tomasza Łazarskiego, który zarządza Zarządem Dróg i Zieleni. W tej konsekwencji dyrektor w odpowiedzi na to pismo poinformował pana prezydenta, że on jako dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni odbiera również premię dla swoich pracowników, dla swojego zastępcy, kierownika działu i pracownika, który w tym dziale pracował i uszkodził de facto fontannę na placu Marii Konopnickiej. Tomasz Łazarski nie będzie otrzymywał premii przez kwartał. Daje to łączną kwotę 5 000 zł. Jest to premia, która jest przyznawana pracownikom jednostek samorządowych. Jest to 20% wysokość pensji. Ucięte premie to kara za niewłaściwy przepływ informacji, jaki panuje w Zarządzie Dróg i Zieleni. W dalszym ciągu nie wiadomo, kto pokryje koszty naprawy, choć Tomasz Łazarski powiedział, że będą to pieniądze z ubezpieczenia zamiatarki. Ratusz wciąż czeka na decyzję ubezpieczyciela. Przysłowie do 3 razy sztuka ma zastosowanie w przypadku ilości przetargów poszukujących wykonawcy zwycięskiego projektu obywatelskiego. Dopiero w 3 przetargu udało się wybrać firmę, która wybuduje planetę zabaw i sportu. Do 1. i 2. przetargu nikt się nie zgłosił. W 3. wyłoniono wykonawcę, firmę z Rzekunia. Wykonawca zaoferował cenę wyższą niż wstępnie zakładaliśmy w kosztorysie, ale niestety nie mamy już na tym etapie tego komfortu, by unieważnić ten przetarg i ogłaszać go po raz kolejny, czy szukać innego wykonawcy. Niestety koszty budowy zwycięskiego projektu są większe od planowanych o 73 000 zł. Planeta Zabaw i Sportu będzie kosztowała 280 000. Wstępny kosztorys zakładał, że będzie to 210 000, no ale na etapie przetargu niestety ta cena została zweryfikowana na inną. Druga oferta, która została również złożona w tym przetargu, opiewała na kwotę jeszcze wyższą, bo ponad 340 000. Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego nie przyniesie oszczędności, a trzeba będzie do nich dołożyć. Skąd pieniądze na dołożenie do tej inwestycji? Z puli budżetu obywatelskiego. Pula budżetu obywatelskiego był to 1 000 000 zł, dlatego zwiększamy tą pulę z tych pieniążków. Planeta Zabaw i Sportu przy Zespole Szkół nr 3 ma być gotowa do końca października. Rower to dużo lepszy środek transportu niż samochód. Nie stoi się w korkach, a tym samym przemieszczamy się dużo szybciej. A przede wszystkim jest zdrowszy niż auto. Rowerzystów w mieście przybywa, ale z zaparkowaniem pojazdu może być problem. Stojaków na rowery brakuje w centrum miasta. Na ulicy Chłodnej nie ma ich w ogóle. Na placu Marii Konopnickiej tylko kilka. Na Chłodnej kiedy staną stojaki na rowery? Wzdłuż całej Chłodnej. Chłodna zrobiona, stojaków na rowery nie ma. Choć stojaków na ulicy Chłodnej nie ma, mają stanąć tam lada dzień. Zakłada to projekt przebudowy tej ulicy. To nic nie umkło naszej uwadze, to będzie. A ile tych stojaków będzie? Ich będzie tam, nie wiem, co najmniej, pewnie może 7-8, tak. No na całej długości ulicy Chłodnej, nie? Także te rowery, szczególnie w sezonie letnim, jak widzimy, tam ta ulica żyje. I część właśnie poruszających się rowerami no, chce spocząć w ogródku tam i ten rower trzeba gdzieś mieć przypiąć. O rowerzystów słabo zadbano też wokół placu. Pojawiło się tam wiele ogródków, w których można posiedzieć, ale stojaki można policzyć na palcach jednej ręki. Teraz będą kupione kolejne stojaki na plac Marii Konopnickiej, bo tam są stojaki rowerowe, ale ich jest za mało i tam, gdzie są te ogródki, to też widzimy, ludzie przyjeżdżają, zostawiają, jeżeli stopkę ma rower, no to on stoi. Natomiast nie każdy ma stopkę ten rower, a wobec tego ten stojak powinien tam być. Na placu mają stanąć 2 stojaki rowerowe, które pomieszczą kilkanaście pojazdów. Jeden przy placu zabaw, drugi przy ogródkach. Kolejny stojak pojawi się przy szalecie miejskim.
Dwie próby wyłonienia wykonawców projektów z budżetu obywatelskiego zakończyły się fiaskiem. Za trzecim razem udało się wybrać firmę, która zbuduje planetę zabaw i sportu. Tak samo było w przypadku kompleksowej modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 7. Dopiero w trzecim przetargu znalazł się chętny. Boisko przy Zespole Szkół nr 7 doczeka się unowocześnienia. Przetarg wygrała firma z Suwałk, która lada dzień rozpocznie pracę. Tak jak za każdym razem, przy każdym przetargu obowiązuje nas tutaj kryterium wyboru najniższej ceny. Taki było tu również w tym przypadku. Najniższa cena opiewająca na 392 tysiące wpłynęła od firmy suwalskiej. Kolejna kwota była już niestety wyższa o 10 tysięcy. Przebudowa boiska miała kosztować 482 tysiące złotych. Jednak tak jak w przypadku Planety Zabaw i Sportu, inwestycja będzie droższa o 60 tysięcy. Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zdecydował, że zadanie polegające na modernizacji boiska przy Zespole Szkół nr 7 najlepiej będzie podzielić na dwie części. Część pierwsza, czyli oświetlenie, tą inwestycję udało się rozstrzygnąć za pierwszym razem. Ta inwestycja będzie kosztowała 150 tysięcy, natomiast część druga, czyli prace budowlane, tutaj dopiero za trzecim razem, czyli 392 tysiące. Suwalski magistrat chciał zrealizować trzy zwycięskie projekty. Po wykonaniu Planety Zabaw i Sportu i nowoczesnego boiska na budowę parku za aquaparkiem zostanie tylko 175 tysięcy złotych. Ta kwota, zgodnie z głosowaniem, które zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Suwałk, powinna być przeznaczona na budowę placu za aquaparkiem. Przetarg na realizację tego obiektu ogłaszamy już dzisiaj w środę. Także wyniki tego przetargu, jeżeli oczywiście firmy zgłoszą się, będą znane już w połowie sierpnia i wtedy będziemy wiedzieli, jaka kwota jest potrzebna do wybudowania tego obiektu z akwaparkiem. Urząd Miasta szacował, że będzie on kosztował ponad 500 000 złotych. Władze Suwałk zadecydowały, żeby inwestycje podzielić na kilka etapów, a brakujące pieniądze dołożyć z tych przeznaczonych na modernizację miejskich placów. Na cmentarz komunalny przy ulicy Reja większość mieszkańców dojeżdża rowerem. Ścieżka rowerowa jest, są też wzdłuż niej latarnie, ale tylko do połowy drogi. Wybory coraz bliżej, radni prześcigają się więc w pomysłach ulepszania miasta i ułatwiania życia mieszkańcom. Wielu mieszkańców pyta, czy jest rozważana możliwość budowy dalszej części oświetlenia przy ścieżce rowerowej Reja aż do cmentarza. Mieszkańcy czuliby się, udając się na cmentarz, bezpiecznie, nawiedzając groby swoich bliskich. Pomysł słuszny, lecz wystarczyłoby sięgnąć głębiej i od razu wszystkie wątpliwości byłyby rozwiane. Przebudowa ulicy Reja będzie sięgała aż prawie do tego ronda, które teraz ostatnio wybudowaliśmy, Reja, ulica Armii Krajowej, i aż przebudowa Reja skończy się na wysokości zjazdu prawoskrętu do cmentarza. Przebudowę zaplanowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I latarnie według tych planów mają stanąć do samego cmentarza. Troszeczkę cierpliwości, musimy poczekać 2,5 roku, 3 może. Tak będzie bezpiecznie, nie? I będzie oświetlenie i ulica Reja niestety będzie przechodziła górą nad obwodnicą. No to też troszeczkę będzie utrudnienia. Trzeba będzie wspiąć się, a później zjechać z tej obwodnicy tam w kierunku cmentarza. Tak to już w Suwałkach bywa, że wszystko można wykonać, szczególnie w roku wyborów samorządowych. Na jedno i drugie, czyli na latarnie i wybory, trzeba troszeczkę poczekać. Decyzją suwalskich radnych dyrektor Izby Wytrzeźwień będzie mógł umarzać długi osób, które trafiły do izby, lub rozkładać je na raty. Problem w tym, że większość bywalców placówki to bezdomni lub osoby bez dochodów. 300 zł. Tyle kosztuje trzeźwienie w suwalskiej izbie. Mało który bywalec tą opłatę uiszcza. Najczęściej osoby pijane, które tam trafiają, nie są wypłacalne. Po tym pobycie w izbie nie regulują opłaty, nie płacą. Są to wielokrotne pobyty, są rekordziści, nawet mają po 80 kilka pobytów w ciągu roku. I te należności są nieściągalne. Stąd decyzja radnych o umarzaniu długu. O tym, komu obowiązek zapłaty zostanie zniesiony lub rozłożony na raty, będzie decydował dyrektor Izby Wytrzeźwień.
Czy to nie jest takie troszeczkę błędne koło, bo ci ludzie i tak wracają, tak? To są osoby bezdomne, między innymi, i tak nie płacą, a my i miasto musimy za to zapłacić. Tak, zgadzam się z panią, ale nie zapominajmy o jednej podstawowej sprawie. Mimo takiej czy innego stanu, w jakim się ludzie znajdują, to są ludzie, którym trzeba pomóc. Bo oni, jeżeli tam nie znajdą pomocy, to znajdą się na ulicy bez żadnej pomocy i różnie to może się zakończyć. Także no to jest pewien koszt, to jest dyskusja, która już w różnych samorządach, również w suwalskim samorządzie się toczy, jeżeli chodzi o przyszłość istnienia izby. Likwidacja nie wchodzi jednak w grę, bo z pijanymi miasto nie miałoby co zrobić. Jeżeli nie będzie izby wytrzeźwień, to ci nietrzeźwi ludzie będą trafiali do izby zatrzymań przy komendzie policji, czyli tutaj jakby większość tam trafi, ewentualnie trafią na izbę przyjęć do szpitala. Suwalski magistrat na utrzymanie izby wytrzeźwień płaci 1 200 000 złotych rocznie. Suwałki stają się miastem, w którym jest najwięcej fontan w regionie. Choć nie wszystkie działają, jest ich 8. Dziś uruchomiono tą przy ulicy Kowalskiego. Fontanna przy ulicy Kowalskiego nie działała od dawna. Mieszkańcy pobliskich bloków z niecierpliwością czekali na jej uruchomienie. Dla mieszkańców tego osiedla to na pewno jest bardzo dobry pomysł, a szczególnie dzieciom. Bo dla dzieci pluskanie się w fontannie to największa frajda. Bardzo jest fajna i różne kolorki, sobie świeci sobie. Czy to dobrze, że ją zrobili? Tak, na pewno lepiej, bo tamto była strasznie zaniedbana, nikt o niej nie dbał, bo woda była brudna. Super, dzięki. A tobie jak się podoba nowa fontanna? No, bardzo się podoba, bo wieczorem fajne światełka są, wszystko ładnie wygląda i woda teraz jest czyściejsza. Osiedlowa fontanna, choć wygląda podobnie do innych w mieście, zdecydowanie się od nich różni. Ma bardzo urozmaicone tak zwane obrazy wodne, ma bardzo bogaty program, ma bardzo wiele świateł, jest około 20 różnych kolorów, oczywiście kolory będą widoczne po zachodzie słońca. Strumienie wodne, które, czy też obrazy wodne, poprawnie mówiąc, które z niej się wydobywają, będą bardzo urozmaicone, zwłaszcza środkowa dysza jest bardzo ciekawa, ponieważ tam od bardzo wąskiego strumienia do bardzo szerokiego zmieniają się właśnie te obrazy wodne. Myślę, że jest bardzo ciekawa i atrakcyjnym będzie miejscem odpoczynku przede wszystkim tutaj pobliskich mieszkańców. Na obejrzenie wszystkich efektów wodnych fontanny trzeba poświęcić 26 minut. To nie jedyna fontanna, która dziś ruszyła. W końcu udało się naprawić tą uszkodzoną na placu Marii Konopnickiej. Dla dzieci radocha, super. Czyli dobrze, że ją w końcu naprawili? Pewnie, że tak. To i tak tyle, chyba 3 tygodnie stała ta psuta. To samochodem się ładował, wpadł. To dzwoniłem na straż, przyjechali i wyciągnęli ten samochodzik. W dalszym ciągu nie wiadomo, kto zapłaci za jej naprawę kwotę 70 000 złotych. Fontanna przy ulicy Kowalskiego oraz uporządkowanie placu wokół kosztowało prawie 1 000 000 złotych.